szczelinomierze, zegarki, jakieś squeezy. Zaraz po prostu odpalić simacza i sobie pojść pojeździć. Chłop zrobił na pałę i chodzi. Kasek jest, ręksy są. Jadę w pierwszą podróż. O kurna, jeszcze tablica. Jest. Trzeba ją jeszcze zamontować. Gotowe, po remoncie. A to się nie przydało. Mogę jechać. Ale zanim odpalę tą bestię, to muszę wam opowiedzieć smutną historię. Kiedyś miałem kolegę, przyjaciela. Kolegę w niedoli, kolegę, z którym podróżowałem. Kolegę, z którym jeździłem po świecie. Kolegę, z którym razem naprawiałem WS-ki, MZ-y. A teraz myślałem, że będę naprawiał Simpsony. Niestety. Postanowił przygotować swój motocykl do wyjazdu. Lata lecą. Kiedyś namiot, dzisiaj hotel. Kiedyś dziewczynki, dzisiaj żona. Kiedyś naprawa motocykla na drodze, dzisiaj profesjonalny serwis. Co będzie dalej? Ha! Guzik, mnie to interesuje, idę pojeździć. Dobra, nalałem jakieś beny, oczywiście oleju na pałę. Kranik, szluz, leci. Dobra, od razu dam mu rezerwę. Cyk, sanko, starterek i jedzie. Czerwone buty pod kolor Simpsona. Za pierwszym, bez zegarków, szczelinomierzy i innych bzdetów. Dobra, trochę mało się dymi, wracam i dolewam oleju. Dobra, teraz będzie git. No bo to jest tak, lejesz tyle co trzeba i jeszcze trochę, a że jest na dotarciu, to jeszcze trochę. Śrubokręt też biorę, bo coś się zalewa. Może dlatego, że za dużo oleju, ale dolałem jeszcze więcej. Będę regulować. Coś go jeszcze prowadza. Chyba muszę zawieszenie utwardzić. No i co cisnę! Dwójeczka! I trójeczka! Idzie jak zły. Na szczęście. Skrzywy w opór. Masakra! Jadę bokiem, a jadę prosto. Git, 2,5 bar. Muszę jeszcze coś chyba w gaźniczku namieszać, go trochę dusi. A może dusi go dlatego, że wydechem spaliny nie wylatują, tylko gdzieś w połowie. Kurra, buty całe od smaru! Już miałem regulować zapłon, bo coś jest nie szmeges, ale chyba mam wydech zatkany. Bo tak to chodzi, a tak to nie chodzi. Blej, się nie wkręca. A tu spaliny bardziej wychodzą niż tu. Najlepiej. Przede wszystkim stacyjkę włączyć. Tak jadę i dojechałem na Podlasie. Jestem prawie profesjonalnym skręcaczem Simpsonów. Zapomniałem o paru śrubkach, ale będzie git. Przyjadę do domu i je dokręcę, będzie super. Tutaj licznik trochę mi odlata. Tutaj starter trochę nie założyłem. I w sumie chyba coś z uszczelniaczem jest nie tak, bo się leje. No i generalnie lata po całej drodze. No ale tak przecież ma być, to jest simacz. To jest życie. To jest styl. To jest moja młodość, chociaż nigdy takiego nie miałem. Ci siedzą w laboratorium i skręcają. A nie, czekaj, Simpsonowcy zawsze tutaj kładli kaski. Jakoś tak wciskali. Teraz jestem gość. Też trochę od lata. No ale jestem dobrej myśli. Wiadomo, że on się rozleci zaraz i wiadomo, że leje olej i wszystko jest do zrobienia. No ale lata. Rozkręca się do tam, powiedzmy, nie jest. 50 na godzinę to jedzie pewnie, no nie wiem, bo licznik nie podłączony. Jest jeszcze, ale jakiś podłączę. No i w sumie jak go odpaliłem i się, nie wiem, czy jeszcze wydech nie napełnił spalinami, jeszcze miał gdzie je utykać, to się wkręcał i szedł pewnie z 6 dych. Piękny jest, no kurczę, jest piękny. W ten sposób powinno się rozmawiać o Simpsonach. Słoneczko, czyste niebo, pola, zboże, droga i simacz. W sumie to miałem coś przy nim robić i regulować, ale jest idealnie, lepiej się nie da. Niech se chodzi, jak se chodzi. Czekam tylko jak to tu, o tu, zrobi. Jest super. Chociaż nie jest super. Ale coś krzywy jest. A nie, już nie jest krzywy, złapałem go tak i pociągnąłem, już się zaprostował. Jest super.
Jeszcze muszę zajrzeć do napędu, bo coś tam i tak trzęsie jakby, może w ogóle jest nienaciągnięty i nasmarowany. Ale wydawało mi się, że go naciągałem i że smarowałem. Może nie pamiętam, że nie smarowałem. Może w sumie nic nie zrobiłem, a mi się wydaje, mi się coś przyśniło, to jest możliwe. Nie wiem, powiedzcie mi, czyścić ten wydech, rozbierać czy kupić nowy? Reszta jest jak z salonu. Dobra, szkoda czasu na gadanie do telefonu, jadę przed siebie. No i co cisnę! To są klimaty. Simpson, mostek, rzeczka, jakaś stara stodoła. To jest życie. Piękny sprzęt. Simpson potrzebuje kilometrów, Simpson potrzebuje dotarcia, Tobiasz potrzebuje szczęścia, obaj potrzebujemy jeżdżenia. Pozdro, dobrego tygodnia, końcówka tygodnia, zaraz weekendzik, zaraz znowu jeździmy. A jeszcze jedna rzecz, w tym tygodniu przeżyłem największy kontrast życia ever. Wczoraj jeździłem Kawasaki H2SX z kompresorem, 200 koni, a dzisiaj Simacz, bez kompresora. Ale nie musi mieć, bo to najlepsza maszyna na świecie.